Góra Krakowsko-Częstochowska przywitała nas deszczem. Lecz to nie przeszkodziło nam w pokazaniu Wam najciekawszych miejsc. Tylko gdzie jest Jamaluk? Witamy Was w kolejnym odcinku My Ride. Spotykamy się w Kruczycach, w hotelu Jura, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Będziemy dziś podróżować w krainie zamków, pustyń i wapiennych skałek. Zapraszamy! Niestety, na tej trasie nie doświadczycie serpentyn, ale 150 km dróg w krainie zamków z pewnością Was zadowoli. Pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem, na wapiennych wzgórzach powstają dostojne orle gniazda. Kilkanaście kamiennych fortec, świadczących o dawnej potędze Rzeczypospolitej. Większość zamków na tym obszarze została wybudowana prawdopodobnie z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w celu ochrony Krakowa przed atakiem wojsk czeskich. Podążając naszą trasą, zatrzymajcie się przy bramie Twardowskiego, z którą wiąże się ciekawa legenda. Jak głosi miejscowa legenda, czarnoksiężnik Twardowski na swoim kogucie odbił się z bramy i poleciał w kierunku księżyca. Gdzieś tu, na bramie, są ukryte ślady pazurów ów koguta. Pustynia Siedlecka to idealne miejsce na offroadowe zabawy w piachu. Podobno po raz pierwszy orlimi gniazdami nazwał zespół zamków poeta Wiktor Zieliński. To już koniec naszej podróży po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jeśli Wam się podobało, pobierajcie ślad i podróżujcie razem z nami z aplikacją MyRide. Do zobaczenia. Do zobaczenia.